Ho ho! Merry Christmas and Happy New Year! Słuchajcie, kochani, przychodzę dzisiaj do Was z życzeniami świątecznymi. Tak jak obiecałam, tak też chcę dotrzymać słowa i przepraszam od razu za te odgłosy w tle. Ubrałam się jak Mikołajka, bardzo się dzieciakom spodobałam. Zrobiłam sobie nawet dzisiaj dość mocny makijaż tymi kosmetykami Maka. No i kochani, czego bym chciała Wam życzyć? Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim, żeby te święta były pełne spokoju, radości, żeby miały klimat rodzinny. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby z rodziną spędzić ten czas. Przede wszystkim skupić się też na tym, że jest to święto tak naprawdę Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim. A wszystko, wszystkie te prezenty, choinka i tak dalej, i potrawy, to jest tylko taki dodatek. Także życzę Wam zdrowia, życzę Wam zadumy, spokoju, takiej równowagi psychicznej. Wiadomo, żebyście mieli co postawić na stole. Tak naprawdę to nie trzeba dużo jeść, żeby być najedzonym. Ja mam tylko tyle, ile przejemy, nie ma gorączki takiej. Najważniejsze to jest po prostu spędzić ten czas z innymi. Jeżeli macie taką możliwość, komu możecie, to pomóżcie, nakarmcie, jeżeli trzeba. U mnie zawsze jest, można powiedzieć, dom otwarty. Jeżeli ktoś potrzebuje, to nigdy nie odmówię tego jedzenia, tak? Czy szklanki ciepłej herbaty. Także u mnie zawsze jest puste miejsce na Wigilię, ale nie tylko na Wigilię. Praktycznie to przez cały rok. U mnie nie ma czegoś takiego, że Wigilia. Jeżeli możemy, to pomagamy. Komu mogę, to pomagam. Nie jestem w stanie niestety całego świata uszczęśliwić, ale po prostu róbmy to w promilu tych ludzi, którym możemy pomóc, tak? Więc tak, jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie tutaj też na tym kanale, bo dzięki Wam jest ten kanał tak naprawdę. I te życzenia kieruję nie tylko do tych moich stałych widzów, ale też do tych osób, które akurat natrafiły na ten filmik, żeby spłynęły na Was łaski boskie, żeby spłynęła na Was ta boska energia, żeby w życiu Wam się układało tak, jak chcecie. A pamiętajcie, że ten, kto żyje z Bogiem, niczego mu tak naprawdę nie zabraknie. Nigdy nie będzie chodził głodny, nigdy nie będzie chodził smutny, nigdy nie będzie chodził w depresji. Także pamiętajcie o tym. No i co? No i to tyle na razie. A dzisiaj jeszcze chyba umieszczę taki filmik, moje przygotowania do Wigilii. Oczywiście nie będę pokazywała wszystkiego, co tam na stole kładę i tak dalej, ale takie przygotowania, wiecie, potraw. No dobra, no to nic, trzymajcie się, pa, pa.